Krótsza podstawa trapezu ma długość 4 cm, a jego wysokość jest równa 3 cm. Kąty przy dłuższej podstawie mają miary 60 stopni i 30 stopni. Oblicz długość drugiej podstawy i pole trapezu. Zacznijmy od tego, że narysujemy sobie rysunek poglądowy, czyli narysujemy nasz trapez. To będzie jego dłuższa podstawa. Tu niech będzie krótsza podstawa. Ciach. I co mamy powiedziane? Mamy powiedziane, że długość krótszej podstawy jest równa 4 cm, czyli tu możemy sobie podpisać, że mamy 4. Wysokość trapezu jest równa 3, czyli o tutaj sobie narysujmy wysokość trapezu. Ona oczywiście pada pod kątem prostym do drugiej podstawy. No i ona ma długość 3 cm. Wiemy jeszcze ponadto, że kąty przy dłuższej podstawie mają miary 60 stopni i 30 stopni. Czyli ten kąt tutaj będzie miał miarę 60 stopni, a ten kącik tutaj niech ma miarę 30 stopni. No i my musimy obliczyć długość drugiej podstawy, czyli długość tego odcinka i pole całego trapezu. Zacznijmy może od policzenia długości tego odcinka. Żeby go policzyć, to go sobie rozetniemy tak jakby na trzy części. Ja sobie tu narysuję jeszcze drugą wysokość tego trapezu. Też oczywiście pod kątem prostym do podstawy pada. No i te dwie wysokości rozcinają nam tą dłuższą podstawę na trzy odcinki. Możemy bez trudu ustalić długość tego środkowego odcinka. Ona jest taka sama jak długość krótszej podstawy, czyli tutaj mamy 4 cm. Natomiast musimy jeszcze obliczyć długości tych dwóch odcinków, żeby w sumie móc potem obliczyć długość całej tej dłuższej podstawy. Czyli oznaczmy sobie ten odcinek może przez x, a ten odcinek oznaczmy sobie przez y. Wiemy jeszcze ponadto, że długość tego odcinka jest oczywiście równa 3, bo to jest także wysokość całego trapezu. Żeby obliczyć na przykład długość odcinka x, no to będziemy musieli, może nie tyle musieli, co chyba najprościej byłoby, gdybyśmy skorzystali z funkcji trygonometrycznych, a mianowicie napisali, że tangens 60 stopni to się równa ten odcinek, ta przyprostokątna, w tym trójkącie prostokątnym, do tej przyprostokątnej. Czyli napiszmy, że tangens 60 stopni to jest z definicji stosunek tych dwóch przyprostokątnych, czyli 3 do x. Teraz możemy pamiętać, albo możemy sprawdzić w tablicach trygonometrycznych, że tangens 60 stopni jest równy po prostu pierwiastkowi z 3. Czyli zastępujemy ten napis po prostu pierwiastkiem z 3 i mamy, że pierwiastek z 3 równa się 3 przez x. No i teraz z tego równania wyliczamy x, mnożymy równanie obustronnie przez x, otrzymując, że pierwiastek z 3 razy x równa się 3, czyli x równa się 3 podzielić na pierwiastek z 3, czyli x jest równy po prostu pierwiastkowi z 3. Teraz w identyczny sposób obliczymy y, a mianowicie napiszemy, że tangens tego kąta, czyli kąta 30 stopni, jest równy stosunkowi przyprostokątnej leżącej naprzeciwko tego kąta, czyli 3, do drugiej przyprostokątnej, czyli do y. Pod tangensa 30 stopni podstawiamy wartość z tablic. Tangens 30 stopni jest równy pierwiastek z 3 przez 3, czyli tu piszemy pierwiastek z 3 przez 3, że to się równa 3 przez y. No i z tego równania wyliczamy y, mnożymy równanie obustronnie nad krzyż, otrzymując po lewej stronie pierwiastek z 3 razy y, a po prawej stronie 3 razy 3, czyli 9. Zatem otrzymujemy, że y jest równe 9 na pierwiastek z 3. Usuwamy niewymierność z mianownika, po prostu domnażając górę i dół przez pierwiastek z 3. No i otrzymujemy, że y jest równe 9 pierwiastków z 3, o, tu też przez pierwiastek powinienem domnożyć, przez pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, czyli przez 3, zatem y jest ostatecznie równe po prostu 3 pierwiastki z 3. Możemy już teraz policzyć długość całej tej dłuższej podstawy, na przykład oznaczmy sobie może jakoś te wierzchołki odpowiednio, na przykład AB, CD. No i teraz możemy napisać, że długość odcinka AB, czyli właśnie dłuższej podstawy, jest równa x, czyli pierwiastek z 3, plus środkowy odcinek, czyli plus 4, plus jeszcze y, czyli plus 3 pierwiastki z 3. No i to jest równe 4 plus 1 pierwiastek z 3 plus 3 pierwiastki z 3, czyli plus 4 pierwiastki z 3.
To jest długość dłuższej podstawy. No i teraz możemy jeszcze policzyć pole. Musimy policzyć pole całego trapezu, ale znając obie podstawy i wysokość, możemy to zrobić bez problemu. Pole trapezu, nie wiem jakie to oznacza, może po prostu pole czworokąta ABCD jest równe 1 druga razy suma podstaw, czyli podstawa AB, czyli 4 plus 4 pierwiastki z 3, plus krótsza podstawa, czyli plus 4, jeszcze razy wysokość H, czyli razy 3. No i musimy to wszystko teraz policzyć. Mamy tutaj 1 drugą razy i w nawiasie mamy 4 plus 4, to jest 8, plus jeszcze 4 pierwiastki z 3 i wszystko razy 3. To się równa, 1 druga się skraca tutaj z 8, 8 na 2 to jest 4, 4 na 2 to jest 2, no i w nawiasie otrzymujemy po prostu 4 plus 2 pierwiastki z 3, wszystko razy 3, 3 razy 4 to będzie 12, plus jeszcze 3 razy 2 pierwiastki z 3, czyli 6 pierwiastków z 3. No i to jest pole naszego trapezu. Jeżeli musimy podać jednostki, no to jednostkami są oczywiście w tym przypadku centymetry kwadratowe, no a w przypadku długości podstawy AB są to po prostu centymetry.